Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, każdego dnia w internecie znajduję różne ciekawostki. Różne ciekawostki na temat wielkoformatowych gresów. I powiem Wam szczerze, że zaczynam się zastanawiać, żeby stworzyć taką serię wideo, gdzie będziemy wspólnie analizowali, czy też ja będę analizował, różne serwisy, różne strony internetowe producentów, importerów, dystrybutorów, kamieniarzy, meblarzy, żeby zobaczyć, jak opisują pewne produkty. Mam tu oczywiście na myśli wielkoformatowe płyty gresowe, które w Polsce od lat nazywane są spiekami kwarcowymi. I teraz trafiłem na ciekawy artykuł. Jest to artykuł, znaczy nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ten artykuł był na jakimś blogu, jakiś bajkopisarzy takich, wiecie, że coś sobie wymyślają, opowiadają i tak dalej, i tak dalej, i tworzą jakąś historię, wymyślając spieki kwarcowe. Natomiast tutaj, no mamy poważny blog, ja tutaj się przełączę tylko, ok. Mamy poważny blog, mamy LED blog, stronę, czasopismo, LED Decoration, wersja internetowa. I teraz ja mam tak, ja nie wiem, czy jest to artykuł sponsorowany, aczkolwiek na taki mi wygląda. I od razu mówię, że nie ma nic w tym nic złego. Ponieważ dzisiaj no, internet jest formą przekazu informacji i często, żeby przekazać informacje, należy je przekazać w formie przystępnej dla odbiorcy i za to się płaci. No taka jest reklama, żyjemy w czasach, gdzie żeby opublikować jakąś treść na jakimś blogu, na jakimś czasopiśmie, magazynie, zresztą w formie papierowej jest dokładnie tak samo. W czasopismach, w miesięcznikach są zamieszczane treści, które są treściami sponsorowanymi. I o ile mi się wydaje, że w wersji papierowej, czy jakoś tak jest to uregulowane, że należy to chyba zaznaczyć, że jest to treść sponsorowana, czy treść producenta, czy treść dystrybutora, czy treść tam dostawcy, importera, zwał jak zwał, o tyle w internecie nie zawsze jest to opisane, nie zawsze jest to podkreślone, nie zawsze jest to jakoś tam podane w takiej formie, że widzimy, że jest to treść sponsorowana na przykład. I teraz ja mogę tylko domniemać, że jest to treść sponsorowana. Prawdopodobnie, ponieważ jest to artykuł do pewnego stopnia bardzo interesujący, ciekawy, ale w pewnym momencie ktoś odpłynął. I uważam, że ten błąd powinien być jak najszybciej naprawiony, zwłaszcza, że mówimy tutaj o znanym polskim dystrybutorze, importerze produktów i jeżeli on dostarczył materiały, zaufał komuś, kto napisał ten artykuł, no to powinien zainterweniować w ramach takiej własnej też jakiejś ochrony wizerunkowej, bo to, no to wiecie, ktoś, kto się zna, przeczyta ten artykuł i powie, no halo, ktoś tu odpłynął. I zaraz Wam powiem, o co chodzi. Artykuł jest fajny, super. Dowiedziałem się wielu rzeczy o firmie Interstone. Tylko nie wiem, czy to jest artykuł sponsorowany, czy nie, bo nie ma tego tutaj nigdzie podanego. No bo góry są nasze serwisy, LED Decoration, newsletter, zamów prenumeratę. Tutaj też nic nie ma. Tytuł 5 sposobów na wykorzystanie kamienia w wystroju domu. Jest bardziej uniwersalny niż myślisz. I tutaj mamy datę 2.6.2022, Interstone w LED Deco. No ale to, wiecie, nie wiadomo, czy to jest może napisane przez Interstone. No nie wiem, no nie ma nawet autora, więc nie wiem, jak to odczytywać. Zrobię Wam zooma, żebyście widzieli, o co mi chodzi. I teraz tutaj na podglądzie sobie zobaczę 200, ok. Czyli widzicie data. 02.06.2022 Interstone w LED Deco. I teraz ja Wam powiem, dowiedziałem się bardzo fajnych, ciekawych rzeczy o firmie Interstone. Te białe plamy, co widzicie, to są reklamy, których Wy nie widzicie, bo mam filtr, więc nie chcemy tutaj, żeby nam reklamy zakłócały i tak dalej. Jest ogólnie rzecz biorąc artykuł poświęcony kamieniowi. I super.
blaty, nie blaty. Dowiedziałem się coś, czego nie wiedziałem i dlatego mówię, że ten artykuł jest też przydatny bardzo, że marka Interstone ma w swojej ofercie około 300 rodzajów kamienia naturalnego z 15 krajów. Poza granitem poleca również kwarcyt, który jest niezwykle wytrzymały i piękny. Zgadza się, okej, okay, w porzo. A do tego mi sobie może być półprzeźroczysty, tak. Uzyskamy efekt lustrzany, dobra, okej, okay. Wszystko ładnie, pięknie, super, nie? Czyli wiecie, no, okej, okay, nie wiedziałem, bo może w centrum moich zainteresowań nigdy nie była marka Interstone i bardziej mi się kojarzyła marka Interstone z produktami Laminam niż na przykład z granitem, ale wiemy i dzięki mnie też już wiecie, jak nie wiedzieliście, że mają w swojej ofercie około 300 rodzajów kamienia naturalnego z 15 krajów. I to już mi daje jakąś informację, że mają naprawdę świetną ofertę, jeżeli chodzi o kamienie naturalne. Jedziemy dalej. Artykuł jest jak fajny, mówię, Wyspa Kuchenna. Natomiast jest ona, ten artykuł jest pisany w taki sposób dosyć specyficzny, znaczy bardzo fajny do pewnego momentu, gdzie wchodzimy na temat kamiennych szafek. Jak zobaczycie poniżej, o kamieniu tu nie ma praktycznie w ogóle mowy. I teraz. Kamienne szafki. Brzmi intrygująco, prawda? Możliwość stworzenia niemal monolitycznego wnętrza z tym samym materiałem na meblach, blatach, ścianach i podłogach jest niezwykle kusząca. No zgadza się, bo jeżeli ktoś chce mieć jednolitość w danym pomieszczeniu, to super, można jak najbardziej. I teraz to, co jest błędne według mnie, bo tu mamy kamienne, mówimy o kamieniu, natomiast zrealizowanie takich marzeń estetycznych umożliwią nam włoskie spieki kwarcowe Laminam, a także spieki Interlite, czyli Interlite, może tak to należy wymieniać, marka należąca do Interstone. I teraz okej, wszyscy wiemy, że Laminam produkuje płyty gresowe i chyba tak to powinno być opisane, ale nadal nie mamy tutaj nic wspólnego z kamieniem, no bo gres nie jest kamieniem. Włoskie firmy Laminam. I teraz to, co jest najgorsze w tym opisie tutaj, to za chwilę do tego dojdziemy. Ten materiał nie występuje w przyrodzie. No nie, no bo gres jest produkowany. Jednak jest naturalny i ekologiczny. Zgadza się, jak na gres przystało. Gres kontrolowany, że tak powiem, w produkcji kontrolowany, posiadający atesty i certyfikaty. Bo niestety z Dalekiego Wschodu przychodził, nie wiem czy nadal, ale jak teraz działają te kontrole, nie wiem, ale zdarzyło się tak, że jak otworzyli jeden kontener gresu z Chin, to tam się wszystko świeciło, że tak powiem, więc to też uwaga. Więc ten materiał nie występuje w przyrodzie, jednak jest naturalny, ekologiczny. Powstaje w wyniku sprasowania rozdrobionego kwarcu, iłów łupku, skał granitowych, pigmentów ceramicznych, bla, 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 bla. Czyli mamy tą samą śpiewkę od wielu lat, gdzie kwarcu bym nie mieścił na pierwszym miejscu, bo tego kwarcu nie ma tam aż takiej ilości, jakby to była, wiecie. To nie jest płyta kwarcowa, tylko to jest płyta gresowa. Więc te ilości są troszeczkę inne. I mówienie na gres spiek kwarcowy, no nie bardzo. I teraz uwaga, bo jesteśmy cały czas przy spiekach kwarcowych Laminam, gdzie albo spiekach Interlite, ale uwaga, po tych wszystkich rzeczach ekologicznych i pigmentach i naturalnych rzeczach, w przeciwieństwie do tradycyjnego kamienia, jest całkiem lekki, piąteczka, zgadza się, i można go kroić na bardzo cienkie płyty, nawet 3 mm. Powiedzcie mi, jaka firma produkuje gresy, które kroi, patrzę, że nie mam noża tutaj, żeby pokroić, kroi gres na cienkie płyty 3 mm. No nie bardzo. Nie bardzo, bo płyta jest już produkowana w grubości
3 mm. Tam się nic nie kroi, tam się nic nie... Pokroić to można sobie chleb i posmarować masełkiem, ale nie w przypadku gresu. Bo wiecie, tu jest jeszcze gorsze, bo tu jest stwierdzenie, że w przeciwieństwie do tradycyjnego kamienia, tu mamy porównanie gresu do kamienia, że można ten gres kroić na bardzo cienkie płyty, nawet 3 mm. Nie, nie można go kroić, bo on jest już produkowany w grubości 3 mm. Standardowe, takie wymiary, które się pojawiają, grubości, przepraszam, to jest 3, wersja 3 plus, czyli to jest ta płyta 3 mm z siatką wzmacniającą od spodu, z włókna szklanego, to jest tak zwana wersja 3 plus, później mamy 5, czyli 5 mm, 6, 6 mm, czyli mamy jakieś tam nazwę, tak, na przykład Marmi 5 lub Marmi 6, no to z reguły ta cyfra oznacza grubość płyt. Aczkolwiek teraz wszystko bardziej zaczyna być standardyzowane w grubość 6 mm. Więc można by powiedzieć, że mamy trójki, szóstki, dwunastki i dwudziestki. 12 i 20 mm. Gdzieś chyba kiedyś pojawiła się też 18 mm płyta, ale nie wiem, nie widziałem, więc nie potwierdzam. Spieki kwarcowe, czyli wielkoformatowe gresy, wiernie odwzorowują niemal każdy materiał, np. drewno, marmur czy beton. Oczywiście tak, ponieważ są robione w technologii cyfrowej. O co chodzi? Chodzi o to, że drewno, marmur, beton, kamień, skała, cokolwiek by to nie było, jest skalowana, jest obrabiana komputerowo, a następnie taki nadruk jest nadrukowany w takich wielkich... Na jednym materiale na moim kanale YouTube jest pokazany ten proces produkcji. Nie wiem, czy tam jest technologia cyfrowa, nie pamiętam. Może nie ma jeszcze. Ale ja to uzupełnię, więc będziecie mogli zobaczyć, jak jest produkowany dzisiaj wielkoformatowy gres przy wykorzystaniu drukarek atramentowych, tak zwanych inkjet. Te drukarki po prostu nachodzą na płytę, nadrukowują nadruk, płyta później po prostu trafia do wypalania. Jeszcze wam powiem gorszą rzecz, że jest to gres szkliwiony. Katastrofa. Bo gres barwiony w masie też jest gresem szkliwionym. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, no bo jak już wam wciskają ciemnotę na, że spieki kwarcowe to jest coś ojojoj, to jeszcze wiecie... Gres barwiony w masie to w ogóle nie gres, tylko on też jest szkliwo na tym gresie, jakby nie patrzeć. Ten kolor, ten wzór musi na czymś być. To nie jest gres w pełnej masie. To jest gres barwiony w masie. Więc to są troszeczkę inne pojęcia. Więc moi drodzy, no cóż, no i doszliśmy właśnie do tego absurdu. Dzięki czemu zamierzony efekt dokładnie tam, gdzie chcemy, między innymi właśnie na kuchennych szafkach. I teraz tak, ten dział uważam, że firma Interstone powinna jak najszybciej zareagować, powinna to poprawić, ponieważ to uderza troszeczkę w ich wizerunek. Ktoś to przeoczył, ktoś tego nie sprawdził, ktoś tego nie zobaczył, ale tutaj ten dział, kamienne szafki, gdzie w ogóle nie ma mowy o kamieniu praktycznie, tylko mamy jedyne odniesienie, że gres można ciąć w przeciwieństwie do kamienia na płyty 3 mm. No nie, tak to nie działa. Kamienne szafki. Wyspa kuchenna, oczywiście ładne zdjęcia, kamień w garderobie. Już dalej powiem szczerze, że po tym jak zobaczyłem, że gres można ciąć na płyty 3 mm, jakoś tak mnie zniechęciła dalsze czytanie tego artykułu. Przyznajemy szczerze, że oferta marki Interstone rozkochała nas w kamieniu i tak byśmy tego... No tak, no kamień, ale gres nie jest kamieniem, więc niech wam będzie. No chyba, że oni oglądali tylko na żywo te 300 rodzajów kamienia z 15 krajów. No to robi wrażenie. Ponad 300 rodzajów kamienia z 15 krajów robi wrażenie. Duże. Bo to jest naprawdę duża oferta, fajna oferta, naprawdę.
I do tego jeszcze mamy tutaj kwarcyt, granit, więc no, jest ok. Ale szanowni państwo z Interstone, poprawcie to jak najszybciej, bo to jest po prostu no taka jazda bez trzymanki, tak? Ktoś tego nie zobaczył, ktoś to przeoczył. No bo jeżeli jest to zamierzone takie, że a napiszemy i olać to, no nie. Ten moment tutaj to jest kompromitacja troszeczkę, więc należałoby to poprawić. I cóż, moi drodzy. Zastanawiam się, żeby właśnie zrobić całą serię. Będziemy właśnie analizowali strony producentów, aby wiedzieć, co producenci piszą o danym materiale i ewentualnie jak nazwa tego produktu ulega zmianie poprzez sam transport na przykład czasami. Bo jeżeli ja produkuję i wysyłam do Polski wielkoformatowe gresy, a one na którymś etapie zamieniają się w spiki kwarcowe, to jest to już pewnego rodzaju magia. I chyba popracujemy troszeczkę, popatrzymy sobie, jak inne strony internetowe przedstawiają właśnie różne produkty, jak one wyglądają na stronie producenta, jak są prezentowane, a jak na przykład, jakich określeń, jakich słówek, jakich innych wymyślonych nazw, na przykład używa importer lub dystrybutor. To może być ciekawe, więc zobaczymy. Moi drodzy, dziękuję za poświęcony czas. Życzę wam wszystkiego dobrego i do następnego materiału.